29 czerwca wspominamy błogosławionego Rajmunda Lulla, wyznawcę. Rajmund urodził się około 1232 roku na Majorce, którą wraz z Jakubem I, królem Aragonii, zdobywał jego ojciec. Otrzymał w nagrodę wiele posiadłości ziemskich na wyspie. Rajmund wychowywał się na dworze królewskim, zaprawiony był w sztuce rycerskiej. Został przełożonym dworzan i wychowawcą synów królewskich. Prowadził życie towarzyskie, lubił otaczać się ludźmi z wysokich sfer. Ujawnił się wtedy jego talent literacki. W wieku 25 lat ożeniono go z piękną Blanką Pikany. W tym małżeństwie urodziło się dwoje dzieci, ale Rajmund nie zmienił swojego sposobu życia. Jako żonaty mężczyzna zakochał się w mężatce, Ambrozji di Castello, z Genui. Ta, nie mogąc się pozbyć adoratora, gdy byli sami, odsłoniła część ubrania. Rajmund zobaczył wtedy piersi pokryte trądem. Przeżył wstrząs. Gdy w nocy pisał wiersz miłosny do innej wybranki serca, po napisaniu kilku słów objawił mu się ukrzyżowany Pan Jezus. To widzenie powracało, gdy kontynuował pisanie. Te wydarzenia i wrażenie, jakie wywarło na nim kazanie wysłuchane w święto świętego Franciszka z Asyżu, sprawiły, że powszechnie znany uwodziciel kobiet zmienił swoje życie. Aby to zrobić, obrał sobie trzy cele. Starać się o utworzenie szkół mających uczyć misjonarzy, mających pracować wśród muzułmanów języków wschodnich, napisać dzieło dowodzące o prawdziwości nauki chrześcijańskiej i głosić naukę chrześcijańską wśród muzułmanów, chociażby za cenę własnego życia. 3 miesiące po nawróceniu Rajmund opuścił dwór królewski, sprzedał majątek i zostawił tylko część zapewniającą utrzymanie jego rodzinie. Odbył pielgrzymkę m.in. do Santiago de Compostela, a potem przez 9 lat prowadził życie pustelnicze, samotnie studiując teologię. Uczył się języka, medycyny i kultury arabskiej. Papieży i królów przekonywał do tego, by misjonarze, posyłani w celu nawracania muzułmanów, znali język arabski. Dzięki jego staraniom języki wschodnie były wykładane na uniwersytetach w Paryżu, Bolonii, Rzymie, Salamance i Oksfordzie. Wielokrotnie, nie zważając na niebezpieczeństwa, podróżował do Afryki Północnej, na Sycylię i Cypr. Tam dyskutował z muzułmanami i głosił im naukę chrześcijańską. Był prekursorem dialogu z islamem, wykorzystywał argumenty rozumowe. Wykazywał konieczność współistnienia rozumu i wiary w procesie nawrócenia. Pisał: musisz rozumieć to, co kochasz, i kochać to, co rozumiesz. W wieku około 60 lat został tercjarzem franciszkańskim. Proponował, by w Rzymie pod kierownictwem jednego z kardynałów powstała centrala misyjna. Pod koniec swojego życia pisał: byłem człowiekiem żonatym, ojcem rodziny, majętnym, lubieżnym i światowym. Wyrzekłem się tego wszystkiego z własnej woli, ażeby móc czcić Boga, służąc dobru wspólnemu i sławić naszą świętą wiarę. Pojmany, więziony i biczowany za wiarę, pracowałem przez 5 lat nad rozbudzeniem przywódców Kościoła i chrześcijańskich książąt w interesie dobra wspólnego. Jestem już stary i schorowany, ale przyświeca mi ten sam cel, któremu pozostanę wierny aż do śmierci, jeśli taka będzie wola Boża. Rajmund zmarł około roku 1315. Był człowiekiem świeckim, tercjarzem franciszkańskim, medykiem, prawnikiem, filozofem, poetą, niezwykle płodnym pisarzem, wybitnym logikiem, matematykiem, twórcą kombinatoryki, głębokim teologiem i mistykiem, jednym z najbardziej wykształconych ludzi średniowiecza. Jednak najważniejszą jego zasługą jest to, że owocność działalności misyjnej uzależniał od stopnia dojrzałości duchowej misjonarza. Uważał, że największą przeszkodą działalności misyjnej jest rozbicie chrześcijaństwa. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem błogosławionego Rajmunda, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże,